on board, HJ. Możesz jeszcze się poddać. Z kim zadzierasz? Uważajcie na bójcę! Uwaga! Wiesz, z kim zadzierasz? Margarita. Kto? Kto tam? Geralt? Mam już o mamy. Wyciągnę cię stąd. To na nic. Bez klucza nie puści. Naczelnik zawsze nosi je przy sobie. Ma pokój na piętrze. Zaraz wracam. Nigdy się nie nauczysz.
barykady! Wysznicy na dach! Reszta na stanowiska! Za króla! Chcę go żywego! Żywego! Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Jezus! Zaklęcia! Wracaj do piekła! Co robisz? Zaraz będzie tu Jen. Rita, co oni ci zrobili? Jak dorwę tych skurwysynów. Chętnie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już.
Honor i ojciec. Podobno to wcale nie czarodzieje. A kto? Jakiś jeden człowiek. Przebił się. Słyszałeś? Czarodzieje powstali. Podnieśli bunt w Dejnet. Niech tylko tu przyjdą. Posmakują mojego mięsa. Bogowie, kostucha po mnie przyszła. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Równość w Loży to bzdura. Zawsze były te, które wiodły prym i te, które grzecznie przytakiwały. Mądrością czarodziejki jest umiejętność znalezienia dla siebie odpowiedniego miejsca. A tobie należy się miejsce najważniejsze. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę. Ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Thank you.
ponoć jakiś wiedźmin szpieguje dla Kochanie, czemu masz takie siwe włosy? Wow! Teraz to nawet do cyrulika strach. Słyszałeś kiedyś legendę o białym wilku? Jeśli pomożecie obronić Ciri przed dzikim gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im win? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi skutat wimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. A skąd ona wie? Sama jeszcze niedawno była w więzieniu. Rozmawiała z Fringillą, zanim ją zamknęli. Fringilla mówiła, że cesarz ją wzywa. Po spotkaniu miała dać znać, o co chodziło. Ale już się nie odezwała. A myślałem, że takie atrakcje to tylko z Radovidem. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Czeka. Wyglądasz znajomo. Powinien ci nie rozwiązać. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Każ podnosić kotwicę. Już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrace. Jak to chce podbić z Galiga? Ale
Przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gondorem. I właśnie znaleźliśmy Fringillego. Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skaligę. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty Enel. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z Białych Okrętów? Opowiedz koniecznie. Uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Enseed. Dillian jednak odrzuciła jego miłość. Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy Białe Okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Dillian zmięknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni. A on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja. Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod podkładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend, elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły Białe Okręty. Czyli na której z dziesiątek tutejszych wysp. No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem Hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić loży bezpieczeństwo, ale... Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emhyr ma względem jej plany. Kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Sam się dostanę na okręt cesarza. Ław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą się jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Ruszam. Powodzenia.
szanujesz nasze obyczaje. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie myszowór? U Lugosa. Ankreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz... Albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj. A to niby czemu? Temu, że jak dostaniesz w brzuch, to się tak... Jesteś obcy. Masz swe kroki. Mieczykami to sobie można najwyżej w zębach pozbywać. To jest. Miotkiem ci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? Hola, Wiedźminie! Nie szukasz aby zajęcia? Najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzielę. Czego jeszcze chce grać? Nie wystarczy mu, że ma naj... Niech dopór twój... Nie będę klękać przed Ankreid, nigdy! Rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby Krach rządził całym Skellige! A co na to twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie. Bacz na słowa! Chcesz być królem z Nilfgaardzkiego nadania? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć! Bradzisz!